Ku dłobry Państwu zapraszamy na pierwszą edycję GPW Freak Fight. W jednym rogu ringu stanie Marcin Mad Mind Podlacki. Człowiek, który nie wie, co to sen. Kasparow GPW. Promotor obserwowania, inwestowania i zarabiania. Zaś jego przeciwnikiem będzie Konrad Książak. Człowiek, który ukończył podstawówkę w zaledwie 8 lat. Zna się na anatomii świń i wie, dlaczego nie widzą gwiazd. Prowadzi grupę dla prawdziwych inwestorów, ale nie ukrywa, że wspiera się sztuczną inteligencją. Sponsorem walki będzie dom maklerski YTB. Zakładając konto na platformie YStation, otrzymasz na start jedną akcję LPP. Tylko dzisiaj. Tylko u nas i nie za darmo. Wielka gala, wielkie emocje, nieprawdziwe promocje. Bądź z nami i dołącz do naszych grup na Facebooku. A teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia nasi zawodnicy. Siemanko, może do Was dotarła już ta wiadomość, może nie, jeżeli nie, to ja przekażę ją teraz w tym materiale. Stało się. Pamiętacie, niejednokrotnie wspominałem o tym, że chciałbym spróbować swoich sił w walkach w ringu, może w oktagonie. No i udało się wszystko dograć. Ja już byłem dawno temu dogadany z wieloma federacjami, oczywiście miejsce w walce wieczoru na mnie czekało, no tylko właśnie szukaliśmy jakiegoś przeciwnika. Influencera najlepiej na początek. O co chodziło? Przede wszystkim nie chciałem się specjalnie zmęczyć. Tak do 20 sekund, jakiś wiecie, jednostrzałowiec, jak to się mówi. No a druga sprawa, warto zgarnąć jeszcze premię za nokaut wieczoru. No i znalazł się taki jeden. Wiecie, wygląda jakby uciekł z seminarium duchownego, ale już pomijając ten fakt, Konrad Książak. Może go kojarzycie, on czasem jakieś programy prowadzi w internecie, jakieś spółki analizuje. No, tak analizuje, że jak przychodzi do jakiejś jednej spółki, jednej firmy, włącza sobie 10 kart z jednym artykułem, no tylko oczywiście redagowanym na różnych portalach, na różne sposoby, z jedną jakąś informacją ze spółki i czyta każdy po kolei, mimo że one dotyczą jednego tematu. Dlaczego tak robi? Bo on nauczył się takiego scenariusza, że jeżeli przeczyta 10 artykułów, 10 komunikatów na ten sam temat, to jego analiza będzie lepsza. Przeczyta 5, to ma 50 szans na to, że trafi i 50 szans na to, że nie trafi, że będzie pozycja stratna. Ale on wymyślił sobie, że jak przeczyta wszystkie z wszystkich portali, to na pewno zarobi. No i chyba nie do końca mu to wychodzi, bo kiedy ja już wszystko wiedziałem, szukaliśmy tego przeciwnika, ciężko było znaleźć kogoś, kto podołałby, no ale na mail federacji zaczęło przychodzić bardzo dużo wiadomości z różnych adresów, ale o tej samej treści. I to okazało się, że to on, ten chłopaczek w okularkach, prosił się o walkę i mówi: dajcie mi tam parę tysięcy złotych. I oczywiście, no umówmy się, w walkach wieczoru są to sześciocyfrowe kwoty. Dajcie mi tam parę tysięcy złotych i ja dla Was zawalczę. Ja Was proszę, dajcie mi tą walkę, chcę się przebić, chcę się pokazać. No i mówią do mnie tak: słuchaj, może byś tego Konrada tutaj szybko załatwił, nie zmęczę się specjalnie. Ja mówię: tak, no 20 sekund mu daję, będzie uciekał pewnie w kółko, no ale jak go złapię, to wiecie, jeden cios. Warunki, bo o tym też trzeba wspomnieć. Będziemy walczyć w boksie, tyle że różnica jest taka, że ja będę miał jedną rękawicę i to na lewej ręce, a jestem praworęczny, no to sobie możecie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Druga ręka będzie u mnie przywiązana z tyłu. I łącznie w całej walce mogę zadać jeden cios. No to oczywista sprawa jest taka, że to będzie ten cios nokautujący. On chwilę pobiega,
Ja go nawet nie będę gonił, ja będę stał na środku. On niech sobie okrąża ring. Ostatecznie jeden cios przyjmie, nokaut wieczoru, jeszcze premię dostanę. No i co? I będziecie musieli, jeżeli oglądacie mnie, widzowie Konrada, na chwilę zapomnieć o jego programach, bo nie będzie w stanie ich prowadzić. Nie wiem, może 2-3 miesiące? Ciężko powiedzieć, chyba że przejdzie do pisania artykułów, bo ręce może i będzie miał sprawne. Także zamiast czytać, będzie teraz pisał. Konradzie, wiem, że to oglądasz. Niebawem się widzimy. Ja akurat przyjechałem się na salkę treningową. Tutaj za mną właśnie jest ring, w którym będziemy walczyć. Do zobaczenia niebawem. Oczywiście mam nadzieję, że o tym wiesz. Znaczy nie jest to wcale takie oczywiste, że wygrać może tylko jeden zawodnik. Tylko jedna ręka zostanie uniesiona do góry i będzie to moja ręka. 20 sekund to jest tyle, ile ci daję. Choć może być szybciej, może być 15. Zobaczymy, jak to będzie. Jak podejdziesz, to ten jeden cios od razu wykorzystam i będzie po wszystkim. Pozostańmy w kontakcie. Niebawem więcej szczegółów o naszej walce. Pozdrawiam. Dziś nie będę mówił o szczególnych spółkach, o tym, jak zostać lepszym inwestorem, tylko chciałem Was wszystkich przestrzec przed pewnym gościem, przed pewnym farmazoniarzem. Gość nazywa się Podlacki Mariusz, no nie pamiętam, jak ma na imię, w każdym razie nie ma znaczenia. Farmazoniarz Podlacki, każdy chyba wie, o co chodzi. No gość, który potrafi jedyne co, to narysować 3 czy 4 kreski na wykresie i stwierdzi, że jak kreski się przetną, to wtedy wykres pójdzie do góry albo wykres pójdzie w dół. Oczywiście to praktycznie nigdy mu się nie sprawdza. Raz na pół roku mu się sprawdzi przypadkiem, po prostu zwykły przypadek i później najbliższe pół roku gada o tym, jak to mu się to wszystko bardzo dobrze sprawdziło. No gość, który tak naprawdę zysk na giełdzie widział jak świnia niebo, on potrafi rysować tylko kreski. Ja kiedyś na studiach miałem taki przedmiot kreski, to on by się tam tak naprawdę nadawał. Jeżeli chodzi o giełdę, no gość się totalnie nie zna. Gada coś, co w ogóle nie ma żadnego związku z rzeczywistością, no ale wiem, że ma też jakieś wierne grono słuchaczy, także chciałem Was przestrzec przed tym człowiekiem. No gość nie zna się totalnie i warto go wyjaśnić. I stwierdziłem, że można go wyjaśnić jakoś na argumenty, próbując tak jak, nie wiem, panienki jakieś, ale można zrobić tak prawdziwy mężczyzna i też dzięki bardzo, że dostałem taką możliwość. Dostaliśmy właśnie możliwość, żeby wyjaśnić tego farmazoniarza Podlackiego jak prawdziwy mężczyzna. On też dostał, znaczy on dostał możliwość zostania wyjaśnionym, no bo inaczej tego nie można nazwać. Włodarze pewnej organizacji stwierdzili, że warto zorganizować taką walkę między właśnie mną a tym farmazoniarzem. Oczywiście, że się zgodziliśmy, ja się zgodziłem ze względu na to, że jestem prawdziwym mężczyzną, a dzisiaj wiadomo, jak prawdziwi mężczyźni rozwiązują swoje jakieś swoje niesnaski, swoje problemy, więc już niedługo będzie walka, znaczy będzie walka, po prostu Marcin będzie bity, a ja będę tym, który będzie bił. Osobiście już ćwiczę, sprzęt mam, także już niedługo ten farmazoniarz, po prostu gość od kresek, zostanie wyjaśniony i ostatecznie okaże się, kto jest lepszym inwestorem. No ja już wiem teraz, kto jest lepszym inwestorem, ale żeby wszyscy nie mieli żadnych złudzeń, to wyjaśnimy tego kreskarza, tego gościa właśnie od kresek, który totalnie nie zna się na inwestycjach. Ważne, żebyśmy właśnie w ten sposób się wyjaśniali, a nie jakoś gadali z sobą, czy tam przekrzykiwali się na argumenty. To nie ma żadnego znaczenia. Niech Oktagon rozstrzygnie i już niedługo właśnie Oktagon rozstrzygnie, kto jest lepszym inwestorem. Także farmazoniarzu, już szykuj się na to, że będziesz bity. Galę uświetnią jedyne w swoim rodzaju Ring Girls. Hodorina i Kudłata. Sędziować będzie Bubuś. Bilety do nabycia tylko dzisiaj. Nie przegap tej okazji. Po drugie, nie będzie.